Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów magazynów LEGO. Dzisiaj mam dla Was specjalną niespodziankę. Otóż nie wiem czy wiecie, ale w Empiku obecnie trwa festiwal książki dziecięcej przecinek i kropka. To wydarzenie promujące najlepszą literaturę dziecięcą i ulubionych autorów, małych pasjonatów czytania. W ramach festiwalu konkretne pozycje z portfolio wydawnictwa Amit, czyli tego, które tutaj mam przed sobą, możecie zakupić z nawet 40% rabatem. Akcja trwa do 12 kwietnia, więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby wejść na stronę. Link podam Wam w opisie tego filmu i zakupić co nieco, bo naprawdę warto. Zobaczcie, co ja mam, co przygotowałem. Jest taka przeglądówka z różnych kategorii LEGO, z różnych serii. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Widzicie, że jest tego naprawdę sporo. Ceny też są bardzo atrakcyjne, więc możecie w tej chwili zatrzymać sobie ten film, wejść w linka, zakupić, a potem wrócić i jeszcze raz na spokojnie obejrzeć. Na początek sporty ekstremalne, czyli City. Mamy tutaj takiego wyścigowego gościa, który ma sporo akcesoriów. Dynamo Duck, Presenter TV, tak się nazywa. Jest instrukcja zbudowania tego gościa właśnie z kamerą. Fajna jest ta minifigurka, bardzo fajne malowanie. No i oczywiście historia, która opowiada o naszym dzielnym reporterze. Mnóstwo zagadek, gier, łamigłówek dla dzieci, jak znalazł na długie, długie wieczory i nie tylko. Jest tego dosyć sporo. No a minifigurka robi naprawdę duże wrażenie, bo tych dodatków jest naprawdę dużo. Kolejna nowość to Czas Węży, czyli Ninjago. Wężowiec i dron, moi mili. Sama minifigurka, no to już jest absolutny top topów. Piękna, pomarańczowa, z wężową głową. A gdyby tego jeszcze było mało, no to dostajemy takiego niebieskiego, błękitnego drona, który jest przez tego wężogłowego potwora sterowany. Świetna rzecz. No i oczywiście Ninjago, klimaty Ninjago. Wszyscy je znają, lubią. Ja też je lubię i zobaczcie, jak dużo jest tutaj łamigłówek, gier, zabaw do rozwiązywania wspólnie, samodzielnie. Możecie z rodzicami to porozwiązywać. Jeśli jeszcze dobrze nie czytacie, no to rodzice mogą Wam tutaj przeczytać tą historię z Ninjago, a Wy możecie później porozwiązywać te łamigłówki. Na końcu znajdziecie odpowiedzi, żeby sprawdzić, jak Wam poszło. No, jest to absolutny top, jeśli chodzi o minifigureczki. Mały odpoczynek od minifigurek. City, kolorowanka z naklejkami. Czyli coś, co spodoba się głównie najmłodszym, no ale nie tylko. Znam też starszych, którzy lubią od czasu do czasu sobie coś pokolorować. Otóż mamy tutaj kolorowanki, oczywiście w tematyce LEGO. Na środku są naklejki i te naklejki możemy wykorzystać dwojako, bo albo sobie tutaj ją nakleimy i w ten sposób będziemy kolorować ten rysunek, albo naklejkę wykorzystamy w jakimś innym miejscu i no sobie po prostu ją nakleimy, na przykład na zeszyt lub jakąś obudowę od naszego sprzętu elektro. Świetna rzecz, też polecam do nauki szczególnie najmłodszym. Nie ma za dużo fajnych kolorowanek w tematyce LEGO, a ta jest moim zdaniem jedną z fajniejszych. Wydawnictwo Amit, znajdziecie to na pewno we wszystkich salonikach prasowych, w miejscach, gdzie są sprzedawane właśnie magazyny LEGO. Także musicie troszeczkę poszukać lub poprosić rodziców. Coś dla nieco większych miłośników LEGO. DC Super Heroes. Obrończyni Gotham City. Powiem Wam, minifigurka Batgirl. Coś, czego dosyć łatwo nie można znaleźć, bo no nie ma tych minifigurek tak dużo. Batgirl, powiem Wam, że w mojej kolekcji to będzie pierwsza tego typu minifigurka. Batman, no to już często się pojawiał, ale tej jeszcze postaci nie miałem. No i tutaj już mamy nieco mroczniejsze klimaty. Gotham City, Batman, Joker, te wszystkie postaci, które znamy z filmów, z uniwersum Batmana. Tutaj znajdziemy. Sporo jest
historyjek. Widzę też kilka zagadek. Interesujący sposób są pokazane. Na końcu standardowo odpowiedzi. No ale dla mnie najważniejsza jest ta minifigurka, bo pięknie ją będę mógł wykorzystać na przykład w dioramce z Batmanem. I na koniec coś, co mi najbardziej przypadło do gustu, czyli buduj i baw się, polowanie na jaja. Zbliżają się święta wielkanocne, więc taki oto fajny dodateczek będzie jak znalazł, nawet na prezent się spokojnie to nada. 3 w 1, wyjątkowe modele Lego, czyli tutaj z tej całej konstrukcji, z tych wszystkich elementów będziemy mogli zbudować minimum 3 modele według instrukcji, a podejrzewam, że dużo, dużo więcej. No, jest tych klocków tutaj dosyć sporo, wszystko w kształcie takiego jaja wielkanocnego. Do tego komiksy, zadania, czyli taki standardzik. No ale co tu można zbudować? Egwarda, nieuchwytne jajo. Susanka, żwawa króliczka. Benek, spokojny baranek, czyli jajko, królik i baranek z tych klocków. Mi to się podoba bardzo. Nie wiem jak wam, kolorystyka też wielkanocna, fajnie będzie się komponowało. No i mamy oczywiście historię z tymi 3 bohaterami, także najpierw zbudujcie wymyślonego przez was bohatera, a potem możecie o nim poczytać i porobić i porozwiązywać te zagadki. Jest ich naprawdę dużo. No i spokojnie taki magazyn starczy na długie, długie godziny zabawy. Także moim faworytem jest ten oto egzemplarz. Coś wspaniałego. Myślę, że nawet można i by było za 3 takie kupić i całą tą wesołą ferajnę zbudować. Słuchajcie moi drodzy, ja będę się na dzisiaj już z wami żegnał. Nie zapomnijcie wbić na linka do Empiku. Tam oprócz takich magazynów znajdziecie również mnóstwo książeczek z Lego. Lego Ninjago, takie fajne wydawnictwa. Były już wielokrotnie u mnie na kanale. Czyta się to super. I jest fajna okazja, żeby dorwać to jeszcze w niskich cenach. Także wbijajcie na linka i zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!